Dzień dobry. Aktor młodego pokolenia Cezary Pazura przewiduje przyszłość. Mówi, że w roku 2020 czeka nas wielka epidemia. No okej, okay. Ale jednak te ofiary śmiertelne, co to jest, prawda? Mało tych ludzi zmarło i tak dalej. Przecież w wypadkach samochodowych co roku ginie więcej ludzi niż podczas pandemii koronawirusa. Tak, ale zawsze robi się wszystko, żeby tę ilość śmiertelnych wypadków ograniczyć. Stosujemy się do znaków albo nie. Przekraczamy szybkość albo nie. I gdybyśmy wszyscy rzeczywiście wykonywali wszystkie te rzeczy prawidłowo, no to tych wypadków śmiertelnych podejrzewam byłoby dużo mniej albo w ogóle. Bo zawsze może zawieść nie człowiek, a urządzenie, czyli samochód. Bo to jest jednak urządzenie, zawsze się może zepsuć. Ale w wypadku koronawirusa, no to jednak lęk jest o to, że nawet nie mając żadnych objawów, możesz zarażać innych. Koronawirus uczy nas pokory. Pokory takiej przez duże P. Dlatego, że nie jestem przekonany w 100% o tym, że jednak większość z nas nie ma czegoś takiego jak oszczędności. Jednak żyjemy w czasach, gdzie żyje się z dnia na dzień. Żyje się z dnia na dzień, żyje się w kredycie. Żyje się w tym, że jakoś to będzie. Dla zainteresowanych, całość materiału dzisiaj o 21.30 w Jedynce. A tak w skrócie, ludzie, myjcie ręce i pilnujcie papieru toaletowego. No okej, okay. Ale jednak te ofiary śmiertelne, co to jest, prawda? Mało tych ludzi zmarło i tak dalej. Przecież w wypadkach samochodowych co roku ginie więcej ludzi niż podczas pandemii koronawirusa. Tak, ale zawsze robi się wszystko, żeby tę ilość śmiertelnych wypadków ograniczyć. Stosujemy się do znaków albo nie. Przekraczamy szybkość albo nie. I gdybyśmy wszyscy rzeczywiście wykonywali wszystkie te rzeczy prawidłowo, no to tych wypadków śmiertelnych podejrzewam byłoby dużo mniej albo w ogóle. Bo zawsze może zawieść nie człowiek, a urządzenie, czyli samochód. Bo to jest jednak urządzenie, zawsze się może zepsuć. Ale w wypadku koronawirusa, no to jednak lęk jest o to, że nawet nie mając żadnych objawów, możesz zarażać innych. Koronawirus uczy nas pokory. Pokory takiej przez duże P. Dlatego, że nie jestem przekonany w 100% o tym, że jednak większość z nas nie ma czegoś takiego jak oszczędności. Jednak żyjemy w czasach, gdzie żyje się z dnia na dzień. Żyje się z dnia na dzień, żyje się w kredycie. Żyje się w tym, że jakoś to będzie.